Państwa bardzo serdecznie w Pieszo przez Małopolskę. Kolejna trasa Pieszo przez Małopolskę, pierwsza po tym, jak złamałem nogę ponad pół roku temu. Dzisiaj jesteśmy na przełęczy Rydza Śmigłego. Tam nieopodal mnie stoi pomnik spotkania pokoleń, upamiętniający będącego tutaj generała Rydza Śmigłego i jego legiony z 1914 roku. Wraz ze mną podąża dzisiaj ksiądz Andrzej, który stoi teraz za operatorem kamery. No i mam nadzieję, że będzie to pierwsza dobra trasa po tym złamaniu i nie będzie widać żadnej różnicy. Byliśmy tutaj około pół roku temu i wtedy zastanawialiśmy się, czy idąc na pobliską górę Ćwil, warto iść przez Mogielice, czy też po prostu zejść przez Krzyżówki do Jurkowa. Wtedy zdecydowaliśmy się, że nie pójdziemy przez Mogielice. Okazało się to bardzo dobrym pomysłem, ponieważ prawie w ciemnościach wchodziliśmy do Mszany Dolnej. Dzisiaj mamy piękny dzień, jest bezchmurne niemal niebo, powinny być piękne widoki i zapraszam Was na tą trasę wraz ze mną w Pieszo przez Małopolskę. Tutaj, proszę Państwa, widzimy Łopień. Tutaj jest Ćwilin. Tuż za Ćwilinem trochę widoczny szczyt Lubogoszczy. W tej przerwie mogą Państwo dostrzec Babią Górę. A tu zaczyna się powoli masyw Mogielicy, na którą się udajemy. Widzicie Państwo, są tam kawałki śniegu, to znaczy, że będzie trochę zimowa trasa dzisiaj, ale to nam nie przeszkadza. To tylko zachęca nas do tej cudownej zabawy. Od lewej mamy, proszę Państwa, dalsze pasmo Łopienia, Łopień środkowy, Łopień wschodni. Tutaj jest jeszcze jakaś górka, potem mamy tam dalej pasmo Łososińskie, Golbców. Tam tuż za tymi drzewami widać szczyt Podynia. A tu nasza droga na Mogielice, która może nie jest zachęcająca, ale my jesteśmy podróżnikami, nam to nigdy nie przeszkadza. Jaki mamy czas? Od startu? Tak. 53 minuty, proszę Państwa, jesteśmy w trakcie podejścia na Mogielicę. Za nami już taka droga utwardzona, która okala masyw Mogielicy. Natomiast my wchodzimy na polanę Brząsówka, która rozciąga się tuż przed samym ostatnim podejściem na sam szczyt Mogielicy. Powiem tak, nie jestem zmęczony jestem, ale jest to takie samo zmęczenie jak przed złamaniem. Nie odczuwam bólu. Raz na jakiś czas, no chyba, że stanę na jakimś nierównym kamieniu, no to wtedy tak. Ale tak, ogólnie jest bardzo dobrze. Jest trochę śniegu, a teraz jest trochę nawet ślisko. A ja dzisiaj debiutuję w nowych butach. Są takie nowe buty, które kupiłem nie tak dawno temu. I dzisiaj w nich debiutuję właśnie na Mogielicę. I to był dobry pomysł, mamo. Także może jeszcze jakieś 20-30 minut maksymalnie do samego szczytu. Widać szczyt. Po drugiej stronie widać pasmo Łopienia. Oznaczałoby to, że jesteśmy już powyżej 950 metrów nad poziomem morza. Szczyt, o, i szczyt widać. Wyłonił się właśnie szczyt. I widać też wieżę widokową. Ale o tym więcej opowiem na samym szczycie. Drodzy Państwo, osiągnięte już jest chyba 1000 metrów nad poziomem morza. A to oznacza, że coraz bliżej spełnienia moich marzeń, które rosły wraz z tym leżeniem w łóżku, w tym jak się noga zrastała.
marzyłem o tym, żeby wyjść na Mogilicę. Dzisiaj ma szansę się to marzenie spełnić. Film o samym całym tym procesie, jak do tego doszło. Jak doszło do tego, że pół roku temu leżałem z nogą, która składała się do środka, z wieloma odpryskami w samej kości. Dziś idę równym, dobrym tempem. Jestem bardzo z siebie zadowolony, bo mniej więcej mam podobne tempo jak sprzed złamania. To jest też sukces rehabilitantów i ośrodka rehabilitacyjnego przy 29 listopada. Ci ludzie mi pomogli, włożyli wiele wysiłków w to, żeby mógł odzyskać marzenia, ale tak naprawdę najważniejszą częścią tego wysiłku jest mój własny wysiłek. Moje podejście, moje postanowienie, moja determinacja, sumienność w wykonywaniu ćwiczeń i dokładność, i powtarzanie. Sumiennie, dokładnie, nawet jak na początku nie wychodziło. Ten tydzień jest przełomowy dla mnie. Proszę Państwa, Łopień, tutaj po lewej, bardziej na środku, mamy Kamionną i Pasierbiecką Górę i po prawej widzimy pasmo Łopuszy. Troszeczkę za Łopuszami po lewej, takie ledwo widoczne pasmo, to jest pasmo Sałaszy. Następny filmik, mam nadzieję, już przy samym szczycie. Wchodzimy do rezerwatu przyrody Mogilicy. To jest rezerwat przyrody, który powierzchnię ma około 50 hektarów i mieści się on na północnych stokach od samego szczytu. Tu chroni się między innymi dzięcioła trójpalczastego. Są tutaj też miejsca orlika krzykliwego i orła przedniego, a także widywano tutaj watahy wilków i gromady rysiów. Zatrzymaliśmy się, proszę Państwa, kilka metrów powyżej tej polany, na której ostatnio nagrywałem. Tam był ten znak o rezerwacie. W tym rezerwacie jest jedno miejsce, w którym można wejść, mimo że już jest na samym terenie rezerwatu. To jest zbójnicki stół. A to jest zbój na zbójnickim stole. Dokładnie. Jest pewna legenda związana z tym zbójnickim stołem. Podobno zbójcy po zrabowaniu jednego z większych transportu całe te łupy, które zgrabili od tych bogaczy, mieli podobno właśnie wysypać tutaj, na tym zbójnickim stole, a potem, gdy ścigano ich, szukano tych zbójców, którzy napadli na tą kolumnę jadącą do króla, ukryto skarby gdzieś tutaj w pobliskich pieczarach. Ciągle trwają poszukiwania tych skarbów, no bo jak wiecie, trochę w legendzie zawsze jest ciut prawdy. Może my coś dzisiaj znajdziemy. Będziemy szukać w każdym razie. No. Mamy pierwowzór miejsca, z którego wyruszyli zbójcy. No to teraz mamy szansę znaleźć odpowiedni trop. Drodzy Państwo, taki przydłuższy wstęp był tam na polanie, dlatego nie będę znowu od samego początku mówił tego wszystkiego, tych podziękowań, bo tych podziękowań jest mnóstwo. Mnóstwo osób, które się przyczyniło do sukcesu. Małymi krokami udawało się to, co się za chwilę wydarzy. Tak, tutaj już widzicie Państwo wieżę widokową na samym szczycie. Do tego szczytu może zostało maksymalnie, nie wiem, parę metrów. I proszę Państwa, coś, co wydawało mi się niemożliwe pół roku temu, dziś staje się faktem. Godzina 20. Godzina 20. Oczywiście z przerwami, z nagrywaniem, z tymi wszystkimi sytuacjami. Tutaj też kończy się droga krzyżowa, która idzie z Jurkowa. Tu mamy akurat nie stację numer 13, ale dotarliśmy pod wieżą widokową na Mogilicy. 1171 metrów nad poziomem morza. Tutaj mamy też informację o katastrofie samolotu.
portu niemieckiego w czasie II wojny światowej, który rozbił się nieco bardziej na wschód w stronę góry Jeżowa Woda, ale dzisiaj tam nie pójdziemy, to na inną trasę, na inną wyprawę. Także szczęśliwi dotarliśmy na sam szczyt. Drodzy Państwo, sama wieża widokowa powstała w 2008 roku, natomiast wcześniej była tutaj wieża trianglacyjna, geodezyjna. Do 1980 roku można było na nią wejść, podziwiać widoki. Zwaliła się w 1980 roku wraz z jedną z wiosennych wichur. Mamy, proszę Państwa, piękny widok na Beskid Wyspowy. Po tylu miesiącach leżenia w łóżku, po złamaniu nogi, to jest po prostu coś niesamowitego, że mogę stać w tym miejscu, na tej wysokości, to podziwiać. Przed nami Luboń Wielki, widać taki wyraźny maszt, który się znajduje na szczycie. Nieco bardziej po prawej szczebel. Tutaj, proszę Państwa, mamy Ćwilin, drugi co do wysokości szczyt w Beskidzie Wyspowym, a po prawej, potem odwrócę kamerę, będzie Śnieżnica. Pomiędzy Śnieżnicą a Ćwilinem widać w tym momencie Wierzbanowską Górę, po prawej, jeszcze bardziej po prawej, w samych drzewach Ciecień, a pomiędzy szczeblem a Ćwilinem widać pasmo, które należy do Lubogoszczy. Po drugiej zaś stronie widzimy koniec Beskidu Wyspowego, a tuż za Beskidem Wyspowym te takie szczyty, to jest Kukrzyca wcześniej, a dalej jest Jasień, i następne szczyty to już jest pasmo Gorców. Od lewej strony mamy Gorc Tokrzański, nieco bardziej za Kudłoniem widoczny jest Kudłoń, i po prawej widać najwyższy szczyt w Gorcach, Turbacz, 1310 metrów nad poziomem morza. Z drugiej strony już za mgłą ledwo widoczna Babia Góra i z pasmem Policy. Teraz, proszę Państwa, odwrócimy nieco sprawę, albo przekrzywimy jeszcze do tego, żeby było ciekawiej. Po drugiej stronie, jak już zresztą mówiłem, na samym szczycie Limanowa, nad Limanową Miejska Góra i pasmo Łososińskie z najwyższym szczytem Jaworz. Nieco bardziej na lewo mamy pasmo Pasierbieckiej Góry i pasmo Kamiennej. Troszkę dalej za nią Łopusze, tam bardziej po prawej. Troszeczkę bliżej to takie maluteńkie pasmo przed niemal samą Pasierbiecką Górą z takimi widocznymi dużymi polanami, to jest Paproć. Tam jest kościół Matki Bożej Beskidów. Jest to kościół, który został tutaj postawiony i zatwierdzony przez biskupa Skworca. No i po lewej stronie
jeszcze pasmo samego Łopienia. To jest taka krótka panorama z moim głosem w tle. Mam nadzieję, że opowiedziałem Państwu tyle, ile jestem w stanie. Oczywiście moja wiedza na tym się nie kończy. Tutaj mamy jeszcze Jeżową Wodę. Mamy troszeczkę bardziej po prawej widoczny Modyń. Tu jest Jeżowa Woda. No i przed samym tym pasmem jest Limanowa. I tutaj mamy, proszę Państwa, pasmo Łopieni. Byliśmy z księdzem Andrzejem jakieś ponad pół roku temu, około 7 miesięcy temu byliśmy właśnie na tym paśmie. Dzisiaj mówię z pasma Mogielicy. Mogielica jest tam. Schodzimy z Mogielicy. Mogielica 1171 metrów nad poziomem morza. Znajduje się w rejestrze tak zwanych Polski Korony Szczytów albo Korona Gór Polskich. I jest na miejscu 9. A co ty to, nagrywasz tego Volkswagena? Jest pewna legenda związana z tym zbójnickim stołem. Podobno zbójcy po zrabowaniu jednego z większych, powiedzmy sobie szczerze, włoczku. Dobra. Proszę Państwa, widać szczyty inne szczyty. Wiem, że robię reklamę, ale ci ludzie mi pomogli. Dla nich warto. Ci ludzie mi... Zrobię reklamę. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem. I nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.